Hej, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Jest rano, ja już wstałam, wszyscy jeszcze śpią. Także zrobię sobie kawkę, siądę w spokoju, może coś poczytam. Za chwilę zaczynam pracę. A jeszcze sobie odpalę jakiś, nie wiem, kominek. Trochę tu ogarnę, widzicie, zmywarka. Tutaj, o, jest co robić. Planu na dzisiaj jako takiego nie ma. Na pewno muszę jechać do sklepu kupić chłopakom pod spodnie, te kalesony, bo jedziemy na dniach do Zakopanego na parę dni, także nie chcę, żeby marzli, a jednak temperatury teraz mocno spadły, bo u nas jest do minus 5, w Zakopanem przypuszczam, że będzie jeszcze zimniej, także trzeba im kupić gacie. No i tak to na razie nic ciekawego. Zobaczymy, jak ten dzień minie. Nie wiem jeszcze, co będę robić. Mam w tym roku 3 woski od Andziax. Miałam jej świece i świece po prostu uwielbiam. Są drogie, ale na przykład Mornik Cappuccino to jest moja ukochana. Ja bym ją mogła non top palić. Ale teraz mam takie świąteczne. Śmiętowa, to jest typowo Christmas. I jabłuszko. Zaraz sobie którąś odpalę, ale chyba tą, skoro ta jest najbardziej polecana, to chyba ta wjedzie najpierw. Muszę uzupełnić zapasy, bo mam tu łasucha w domu. I to nie są dzieci, to jest ten najstarszy. Czy to się gdzieś jakoś ładnie otwiera? O, tutaj. A ja rozwalam oczywiście wszystko. O, to są takie czekoladki. Myślę, że jedna kosteczka starczy. Zobaczymy, jak się zapach będzie niósł. W ogóle u nas w przedpokoju jest zapach, ale w patyczkach gingerbread. Bardzo ładnie pachnie. I muszę Wam powiedzieć, że lubię, jak w każdym pomieszczeniu inaczej pachnie, bo wtedy naprawdę czuć, jak się przechodzi z pomieszczenia do pomieszczenia, że te zapachy się zmieniają. A tak jak cały czas jest jeden, to się człowiek przyzwyczaja. No i niestety nie czuć tego już, to nie jest tak wyczuwalne. Także polecam mieć, ja mam w dużym pokoju inny, na przedpokoju inny, w ubikacji inny i w kuchni też inny. I uzupełniłam jeszcze zapasy. Co prawda nie piernikowe, bo nie widziałam żadnych fajnych pierników. No, ale tak jak mówię, to nawet nie dzieci zjadają. I u nas w domu tak słodyczy w sumie nie ma, ale grudzień to jest takim czasem, gdy właśnie sobie pozwalać można. Przyjechałam właśnie do Actiona, bo muszę kupić chłopakom, o, tam jest ze mną, muszę kupić chłopakom kalesony, bo im dupska w górach zamarzną, a niedługo jedziemy na parę dni. Także, no, nie mają, wyrośli. Dobrze, że buty zimowe jeszcze im pasują w tym roku, jeden wydatek mniej. W końcu znalazłam torebki świąteczne, żeby dziewczynkom na Mikołajki coś popakować. Jeszcze muszę jakieś urodzinowe znaleźć. Dobra, te są też świąteczne, ale będą robić jako urodzinowe. Trudno, nie moja wina, że się wszyscy w grudniu porodzili. No, fajne są różne takie dekoracje, które można samemu zrobić. Moje dzieci już nie bardzo chcą. Nastolatki, to już nie takie dzidziusie. Ładne pojemniki. O, ale to jest fajne, to jest niby na lód, ale ja z tego zrobię żelki, bo mam fajny przepis na naturalne żelki. No i najważniejszego, czyli kalesonów nie ma. I czeka mnie wyprawa do Decathlonu teraz. Koszulek, skarpetek, majtków, wszystkiego tona. Tylko nie tego, co potrzebuję. Jestem już w domu, powyciągałam z szaf wszystkie prezenty, które mam dla dziewczynek. Tutaj, 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 jeszcze tutaj. I po prostu muszę to teraz jakoś popakować, ale muszę też podzielić według tego, co na urodziny, co na Mikołajki i co pod choinkę. I w sumie mam problem, nie wiem, jak to mam to podzielić. Te torebki też nie są za wielkie, te prezenty w sumie na urodzinki wiadomo konkretniejsze, na Mikołajki
pierdółki jakieś, może jeszcze jakieś tam Mikołaje, czekolady im dokupię, ale to nie będą duże prezenty. No największe muszą być pod choinkę, to wiadomo. Pokażę Wam buty. To są buty dla Emilki. Dostanie je na urodziny. Jak ja je zobaczyłam, to się po prostu zakochałam i sama bym w takich chodziła. Bo poza tym, że są fajne, kolorowe. Niestety tutaj już trochę przebrudzone, bo ktoś się mierzył w sklepie, a był ostatni i Natalia stwierdziła, że mam brać, bo dzwoniłam do niej po rozmiar, więc zaraz je ściereczką najwyżej przetrę, ale one mają tu przycisk, pyk, i wyskakuje rolka i dziecko może śmigać. O, szkoda, że nie było moich rozmiarów. No właśnie, już wsadziłam te buty i prawie cała torebka jest zajęta, także muszę pokombinować. No mam gminki, taką kurtkę kupiłam, ona jest fajna, cieplutka, ale też te kolory po prostu, no ja mam pierdolca na punkcie różowego, więc też pójdzie na urodzinki. No i znowu zajmie mi pół torby, nie? Torby zajęte, jakieś drobnostki im to dorzucę i za chwilę na Mikołajki spakuję, a na choinkę, pod choinkę będę musiała dokupić jeszcze torby. Jeszcze mam dla Malwinki taki sweterek, też mega mi się spodobał, ale to już pójdzie pod choinkę. Barbie, nie? Prawie sobie też wzięłam. No, no nic, biorę się za pakowanie. Może jakoś tu upcham za chwilę. Zwierzątka. Mikołajkowe urodzinowe spakowane. Jeszcze zostało mi do pakowania no, na święta. Jeszcze chyba coś w szafach mam. Boże, prawie cały ten vlogmas będzie z kuchni. Tak teraz się zorientowałam. No ale trudno. Bartek jest na terapii z Szymkiem na SI. Za chwilę wracają, ale już zadzwonił, żebym obierała ziemniaki. To robimy na kolację placki ziemniaczane. Także laptop tu, żebym nadrabiała YouTube'owe zaległości. No już też sobie oglądam vlogmasy ulubionych twórców. Zaraz odpalam Thermomixa, bo nawet nie znam przepisu, także muszę się wspomagać, bo wiecie, ja to taka pani domu raczej kiepska niż dobra. Jak to na vlogmas przystało i atmosferę w domu. Ja kocham robić świąteczne dekoracje, już oglądać ich w nocy, że nie mogę. Wrócił chłop. I teraz jego działka, bo cebuli ja nie mogę obierać, bo się zapłaczę. Także już, o Jezu, już czuję. No. Wzruszyła się już? Tak. No. Zaraz będziemy smożyć. Opcjonalnie. Mogę ci dać, mamy czosnek. Mistrzu kuchni, co pan powie? Zajebistość plus 10.